Najpierw z deszczu cię rozbiorę, tak dokładnie po kropelce. Potem z kwiatów cię rozbiorę, potem z rdzawych liści serce. I do tańca cię zaproszę w środku palnego lata. Dlaczego pan jeździ bez pasu? No bo kręcimy materiał w starym samochodzie, który nie powinien mieć pasów tak naprawdę. Nie powinien mieć samochód pasów? No, ale, no stary Trabant nie powinien mieć samochód pasów. No ale ten ma, no przepraszam, no mogę zapiąć. Nie powinien mieć Trabant pasów. Najpierw szepnę słówko ciche, by nie drgnęła nawet rosa. Trabant powstał właściwie z myślą o tym, żeby ludność, która nie ma dostępu do jakichś tam większych samochodów poważniejszych, mogła się przemieszczać tymi mobilami. No i powstał koncept taniego samochodu. A że materiałów wtedy było dostępnych, metalowych, niewiele, bo wszystko szło na zbrojenie armii, dlatego wymyślono, że będą robić coś właściwie takiego kompozytu, który się nazywa duroplastem. W 1964 roku właściwie był to modny kształt, modny design. Podobał się wszystkim. I to jest ciekawe, że ten design przetrwał aż do 90 roku, co już nie było raczej ani modne, ani pożądane przez nikogo i wszyscy szydzili właściwie z tej bryły, z tego, z czego został Trabant zrobiony. Próżno szukać w tym samochodzie chociażby chłodnicy. Bak znajduje się pod maską. Żeby zatankować, trzeba wcześniej dolać oleju, gdyż też nie ma układu smarowania normalnego ten silnik, tak jak inne auta czterosuwowe. Trabant tak naprawdę ma bardzo pojemny bagażnik. Jest to 415 litrów. Na przykład można się w nim schować. Może na te światła wielkie dyskoteki w głowie zawróciły mnie dziś. Może cię przyjrzałam, słowa porwałam, teraz już inaczej chcę żyć. No tak naprawdę nigdy nikt nie wie, co się może zadziać tak na 100%, dlatego jak jedziemy na zloty, to ja przynajmniej zabieram bagażnik części zamiennych. To prawda, nie zabieram zapasowego silnika, skrzyni, ale na pewno jest to zapłon, cewka zapłonowa, co tam jeszcze, gaźnik, jakieś części do gaźnika. Patrz, choćbyś płakał, to nie przepłakasz już mnie. Choćbyś płakał, to łzy twe będą jak deszcz. Żyj sobie sam. Zadowolony, wsiadłem do samochodu, pierwsze odpalenie, pojechaliśmy autostradą. No i co się okazało, po niedługim czasie nie mam hamulc. No a oczywiście na autostradzie w tiry i tak dalej dosyć szybko jeżdżą, więc o mały włos nie wjechałem w tył tira, ale generalnie jakoś dojechaliśmy do domu i wszystko było dobrze. Kolega miał taką sytuację, w której nie mógł wjechać do Galerii Łódzkiej, gdyż całe paliwo spłynęło na tył baku i po prostu nie dochodziło do gaźnika. Inne problemy wynikające z tego, że jest to system grawitacyjny, to na przykład różne paprochy, które mogą się dostać do gaźnika i po prostu paliwo nie płynie. Miałem taką właśnie przygodę, że szedł chłopiec ze swoim tatą i mówi do taty: tato, tato, co to za samochód? A tata mówi: to jest Trabant, synku. Podszedł do maski, pogłaskał Trabanta po masce i poszli dalej.